czasie swojego pobytu w Warszawie prezydent Ukrainy Zełenski powiedział: w przyszłości nie będzie między naszymi narodami granic politycznych, gospodarczych i, co bardzo ważne, historycznych. Czyli on idzie o wiele dalej niż to ma miejsce obecnie w Unii Europejskiej, gdzie jednak poszczególne kraje mają coś do powiedzenia i kraje narodowe mają coś do powiedzenia. Zełenski idzie znacznie, znacznie dalej. Chce stworzyć jakiś nowy organizm polsko-ukraiński. Nie będzie już Polski. Po prostu on nawołuje do demontażu państwa polskiego. I taki człowiek dostaje najwyższe odznaczenie w Polsce. To jest wprost niesamowite. Jak można tolerować takie wypowiedzi? To jest po prostu demontaż państwa polskiego. No chyba, że nam nie zależy, żeby już było Polski. A na początek, w wypadku stworzenia takiego tworu, Polska ze swoich funduszy będzie musiała opłacić odbudowę Ukrainy, jak również uzupełnić kasę po tych wszystkich oligarchach, którzy okradli Ukrainę i teraz sobie siedzą nie wiadomo gdzie po świecie. Ponieważ jestem z Krakowa, proponuję, aby załatwić to polubownie, czyli krakowskim targiem. Niech będą granice między Polską a Ukrainą. Niech Polska zachowa swoją tożsamość i polityczną, i gospodarczą, i historyczną. I oczywiście niech utrzymuje dobre stosunki z Ukrainą. Natomiast jeśli chodzi o sprawę granic i bez granic i tworzenie jednego organizmu, to proszę bardzo, niech tworzy to Zełenski razem z Dudą. No sytuacja rzeczywiście zbliża się do finału. Między tymi panami już chyba nie ma żadnych granic.